już trzeci dzień trwa nasza przygoda z Pucharem Świata w Wiśle. Po udanie przeprowadzonych kwalifikacjach oraz wczorajszym konkursie, gdzie przypomnijmy, zwyciężył Czech Roman Kołdelka. Dzisiejsze zawody zapowiadają się, stoją pod znakiem zapytania, no zapowiadają się nieciekawie ze względu na wiatr. Otóż prognozy przewidują od 90 nawet do 100 km na godzinę, że będzie wiał. Także no, może być nieciekawie z tymi zawodami. Mogą zostać albo sparaliżowane całkowicie i odwołane, lub ewentualnie będą organizatorzy próbować jakoś zorganizować chociaż jedną serię konkursową, na przykład bez kwalifikacji. Jednak to wszystko zostanie ustalone jeszcze na meetingu, który ma się odbyć tutaj, odbywa się praktycznie co jakiś czas ten meeting i organizatorzy obserwują bacznie właśnie prognozy pogody, no i siłę wiatru na wiatromierzach. Ogólnie jesteśmy teraz po wręczaniu nagród Lotos Cup, takiego podsumowania jakby ogólnego tego sezonu. Podsumowanie miało miejsce właśnie w hotelu Gołębieskim i tam oczywiście była piękna jakby gala taka przygotowana. Prowadził ją nasz dziennikarz sportowy Telewizji Polskiej Sebastian Szczęsny. Zaproszonych gości był Walter Hofer, oczywiście prezes też Polskiego Związku Narciarskiego, był Hanu Lepisto, trener Adama Małysza, no i jego były podopieczny, nasz mistrz, nasza gwiazda wiślańska i całej Polski, Adam Małysz. Brawo, 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 jesteście fantastyczni! No i stało się to, co myśleliśmy. Zawody zostały odwołane. Kibice wychodzą rozczarowani niestety. Warunki pogodowe, nie udało się.